Dzień dobry, ludzie! Z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Spyro 2 Riptos Rage. Ale pierwsza ma synchronizacja. Dół, góra, dół, góra, dół, góra. Więc jak mam już 36 orbów, czyli praktycznie... No, praktycznie już... Większość mamy. Bo z ich 64, a mamy... 36, no to... No jeszcze nam zostaje, jakbyśmy mieli o 4 mniej, to byśmy mieli jeszcze 32 do zdobycia, 28. Tak, musiałem sobie takie działanie zrobić. I dzisiaj będziemy robić poziom Scorch. Po prostu Scorch. Albo Crush. Albo Krok. Teraz każdy by się doszukiwał jakiś moich podpowiedzi na temat Kroka dwójki albo Crasha dwójki. Nie ma. Lizak. Lizak przeznaczenia. Chciałbym go. Myk. Okej. Okay. To było wyjątkowe. Więc tak, udawanie w napisach zeplenienia mojego dziecka. To jest coś, co zawsze mnie wkurzało w grach dla dzieci. Więc tak, musimy uratować jej brata i żeby byli szczęśliwi, nie wiem, żeby uciekli. Właściwie to nie, chyba ona nie... Nie powiedziała nam, dlaczego w ogóle uciekli. W ogóle co oni właściwie robią, nie zdradziła nam tego. Ale no cóż, no będziemy 100%ować na poziom, chyba. Tak, będziemy go 100%ować. Nie byłem czegoś pewien. I oni, te wielbłądy są najbardziej wnerwiającą częścią tego poziomu. Bo one są jak te. No jak to się nazywa? Pixel myśl. Jak to, nie wiem, bulldogi z Spyro 1 z tego... Kurwa, jak się ten poziom nazywał? Tam, gdzie były kurczaki, okej? Okay? Właściwie w każdym były kurczaki. Nie wiem. Ten, który był na wieży, taki odosobniony. W Spyro 1. Ale dobra, to sobie wyjdziemy poprzez glitchowanie, ponieważ nie chcemy się tu wracać ani... Nie wiem właściwie co robić, żeby tu się dostać, po prostu chcę to zrobić teraz. Będziecie mieli najbardziej epicki wybuch całej tej grze. Narzekaliście, że nie ma pocisków, nie ma pościgów, nie ma wybuchów? Macie wybuchy. Na pościgi akurat nic nie zaradzę. Na pościgi to idźcie sobie do Pomidora, on tam ma te swoje potrzebowanie szybkości, czy jakoś tak. Nie, potrzeba dla szybkości, przepraszam. No, on tam ma te swoje potrzeba dla szybkości. No i tam sobie możecie obejrzeć u niego właśnie serię z potrzebować szybkości. Tak, specjalnie nie mówię angielskiej nazwy. Tylko... Przepraszam, jestem troszkę chory. Ale nagrane swoje. Bo... Mam niesamowity dar, jakim jest to, że głos mi się nie zmienia podczas choroby gardła. Tak, jestem magiczny. Jestem drugim Harrym Potterem. No ale dobra. I ogólnie planuję zrobić, jak kiedyś znajdę... miejsce na to, czyli powiedzmy, jak nie wiem, zakończę Spyro albo coś w tym stylu, tak kompletnie zakończę, tak definitywnie, bo Spyro zakończy wcześniej od Crasha, najprawdopodobniej, to chyba będę nagrywał Harry'ego Pottera, skąpa, ale będę, bo tak, ale tego pewny nie jestem. Więc misja z Hunterem. Musimy mu pomóc, by małpy wpadły znowu do beczki. By były w zoo, w awalarze.
Tak, by the way, to prawdopodobnie nazwa Avalar jest właśnie za... zainspirowana legendą o królu Arturze, czyli o Avalonie. Difficulty 2. I szczerze... miałem straszne problemy z tą misją. Jak byłem mały. Nigdy nie mogłem ogarnąć, bo ja myślałem całe moje szalone dzieciństwo, że te małpy trzeba, wiecie, że mogę sobie po prostu, że mam je zrzucać po prostu. Ale nie wiedziałem o tym, że Hunter ma być pod nimi. I zawsze przegrywałem tę misję. Albo umierałem. Bo nigdy nie umiem ominąć tych ich kokosów. Co to jest? Ale zrobiliśmy na szczęście za pierwszym razem. Za pierwszym razem na 100%. Muszę się wreszcie nauczyć... nauczyć, by nie wypowiadać słowa pierwszy, tylko pierwszy. Bo bądź co bądź... mówi się pierwszy, a nie pierwszy. Ale akurat się tak upraszcza. Bo... znaczy w razie... tak, logika. Musiałem wam to pokazać. Wyraz pierwszy nie jest aż taki... trudny dość do wypowiadania, więc nie wiem dlaczego w ogóle powstał... taki... nie wiem, skrótowy z tego nie nazwa, ale... upraszczacz, o! Upraszczacz w formie pierwszy. No dobra, rozumiem, że jak ktoś się... wiecie, zamoczę w roz... co? Zdrowie się zabrzmiało. Nagle straci wątek w rozmowie albo za szybko mówi, to wiadomo, że może się przejęzyczyć i na przykład, nie wiem, powie pierwszy. Tak... tak czysto teoretycznie. A tak w normalnej rozmowie, jak na przykład ja tutaj sobie z wami taką pseudo-konwersację prowadzę, to ja nie wiem. Bo na przykład normalną konwersację to na przykład prowadzimy na livestreamach. I ogólnie to zapraszam na livestreamy Pomidora i moje, jakie się będą odbywały w tym samym czasie. Czyli najbliższy bodajże jest... kiedy to jest? 16 grudnia albo 22, nie wiem, nie pamiętam. W święta w każdym razie. On tam będzie sobie ogrywał Soniki, Raymany, etc, etc, etc. A ja sobie będę ogrywał Sonic Chronicles The Dark Brotherhood. Znaczy nie obiecuję, że na wszystkich będę, bo akurat na Boże Narodzenie to ja wyjeżdżam do rodziny, więc tu prawdopodobnie niestety Pomidora bym musiał zostawić sam, ale na szczęście biorę ze sobą Vita i będę miał, a na Vicie mam Skype'a mojego, więc nie wiem, zawsze mogę, wiecie, puścić stół, pójść do jakiegoś pokoju, zamknąć się i gadać do konsoli jak jakiś debil przez 2 godziny, być dalej w streamie. Jeszcze nie będziemy otwierać portal, bo ono nam daje otwiera portal, bo jeszcze mamy tutaj jedną rzecz do zrobienia. Jednego orba do zdobycia. Te klejnoty sobie zdobędę, żeby nie mieć później efektu typu ej, what the fuck, gdzie są moje klejnoty? Bo nie chcę używać tego za dużo, za często. A już się parę razy mi zdarzyło w Let's Playu. Znaczy, bądź co będzie to ułatwienie, ale no... więc tak, dostajemy zadanie od tego brata dziewczynki, czyli od Handela. Szczerze, jak byłem mały, to myślałem, że oni są Niemcami, bo widziałem kiedyś jakąś taką bajkę, w której, no, byli przedstawieni Niemcy. Kreskówka, bo kreskówka, ale byli przedstawieni. No ja myślałem, że oni są Niemcami. Przez to, wiecie... ubrania na szelkę. Na szelkę. Jezus Maria. Na szelki. Ale tak, rzekomo to jest difficulty 5, ale co, że no to jest difficulty. Może dlatego już jestem, że jestem po prostu starszy i wiele trudniejszych gier już przechodziłem. I ta mi się wydaje po prostu już tak strasznie łatwa, ale bądź co bądź. Aha, muszę się oddalić troszkę. W każdym razie to będzie wyścig z Jeanami.
Jest Genie, jest... What the? What the? What the? What the? What the? What the? Co? What the? Brak mi słów w ogóle. Co się stało? Aha, on chyba na mnie wylądował i mnie wystrzelił w powietrze. Ale what the fuck? Nazwa odcinka to będzie what the fuck. So, you want that flag, eh, Dragon? Well, two can play at this bombing game. Może to będzie wyścig z nim. I zadanie jest takie, nie możemy go zgubić i nie możemy oberwać. I musimy odzyskać flagę. Ale ma kuźwa. Dobra. Ale jakby się przydało to w tym zadaniu, ja pierdzielę. Jakbym oszukał system w ogóle. Ale dobra, już jesteśmy... Ja pierdzielę, gdyby się aktywowała jeszcze ta misja, to ja bym tak przecież... Ja tak bym w końcu oszukiwał na tej misji. Że to się w głowie nie mieści. Ale ja nie mogę. To był kompletny przypadek, ja nic nie wyliczałem ani nic, tak po prostu się stało. Zaraz ktoś powie, że winny się tłumaczy. Ale ja się... Najświeższe jest to, że ja się w ogóle winny nie czuję tego. To jest... To wręcz jest fajne. Ja spróbuję to jeszcze raz zrobić. Bo nie wiem gdzie... Kurde! Tak blisko! Ale dobra, macie dowód, że jakiś kolejny glitch został odkryty przeze mnie. Nigdzie tego glitcha nie widziałem, więc mogę powiedzieć, że właściwie znalazłem tego glitcha. Odkryłem tego glitcha, ja odkryłem ten glitch. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Nie wiem, się żegnał, ale no, do widzenia. Dziękuję za uwagę. Dobra, i z jakiegoś powodu to jest ten sam gość i on znowu zabrał jakąś flagę, bo mu się nudzi, bo nie ma życia, bo jest tą life'em i no. No to. Ja nie wiem właściwie, czy tego ostatniego, trzeciego będę mógł oszukać. W sensie takim, że... No, zresztą chyba będziecie wiedzieli, o co mi chodzi. Po prostu wam pokażę, o co mi chodzi. I nie wiem, czy właśnie... Nie wiem, czy uda mi się właśnie go oszukać, czy misja zostanie przerwana. Ok. Ok, stary. Jeszcze tylko jedna flaga. Ale nie będę się... Z tym... jak to się mówi... O kurde, no. Szanił, tylko po prostu sobie wylecę. Cała gra jest trochę skonfundowana, jak widać. No. No. A. Nie. Da się? Da się. Myk. Dobra, dobra. Kurde. Tak blisko. Dobra. Fioletowa bestia? Stary, ale ja... Ale po co ta nienawiść od razu? Czy ja dla ciebie jestem jakiś niemiły, czy co? Nie, no właśnie. Okej, zobaczymy, czy będę to mógł zczytować, czy... O, nice, tylko tego zapomniałem, fajnie. Czy po prostu gość się, nie wiem, zablokuje gdzieś. Znając życie, to mogę, to muszę pewnie po niego leść. Ale dobra. A, stoi. Wiesz co? Kurde. No nie! Tyle przegrał. Zaraz ktoś pewnie napisze, że to zaczytowanie pixel.
Ba, sam tak napisał. Dobra, ja tu próbuję, spróbuję tak go trochę poszukać. O, życie dostałem, nice. Życie zawsze spoko. Chyba, że jest się no life'em, co? No! Zoe. Bo jak cię szczylne. No dobra. Jesteśmy tak blisko. No stary, coś się teraz uwziął nad tym minusa. Dobra, i jesteśmy. Udało nam się. Zrobiliśmy te trzy... zdobyliśmy te trzy flagi. Agent Spyro. Trzeba mi przypomina jak Sergeant Burst. Ale dobra. Sądzę, że chyba jeszcze nam na jakiś krótki poziom starczy czasu, bo strasznie szybko to zrobiliśmy. Ale mamy przynajmniej dwa orby. I zostajemy teraz puchar. Medal. Or something. Nie będę tego komentował nawet. No ale no dobra, no już mogli się... Już mogli po prostu dać, że ona nie seplenia. Talizman. Kurde, już tak dawno w to nie grałem, że zapomniałem jak to się nazywają rzeczy. Już talizman nazywam medalem. Ale teraz zobaczycie epicką rzecz. I trochę przerażające. No, siostry, jesteśmy w dupie. Potrzymajmy się za ręce w tej ostatniej chwili. Cia. Dokładnie. Oni są jak, jakimiś demonami albo coś. Sądzę, że chyba... Nie. Do Speedwaya by można zrobić, tylko że ja do Speedwaya akurat w tym poziomie to musiał się wrócić. To jest takie pytanie. Ten poziom jest za długi. Zdecydowanie. Magma Cone. Magma Cone. Odcinek 17 minut. No kurde. Przejdzie u was, nie? To wiecie co, zostawimy po prostu taki sobie krótki odcinek, dość. Więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli chcecie więcej, to nie wiem. To komentujcie, o. Jak już żebram o te komentarze. Bo lubię sobie czytać komentarze, okej. Okay? Więc w każdym razie, dzięki wam za oglądanie. Na razie i cześć. Pa, pa.